Cześć wszystkim w tym pięknym niedzielnym odcinku. Pewnie każdy z Was jest ciekawy, jak smoczyca z takiej zamieniła się w taką. Ale do tego daleka była droga, przede wszystkim co najmniej z Wrocławia do Gdańska, o czym zaraz powiem. Silniki już są w trakcie naprawy. Silnik jest w trakcie naprawy, głowice pojechały do regeneracji, dół się robi, więc myślę, że wyjdzie nawet szybciej niż tak zwany Tadeusz. I teraz tak, wyklejanie. Przyjechał do mnie specjalnie, cała ekipa przyjechała do mnie specjalnie z Wrocławia, przyjechał Mateusz. Cześć wszystkim. Właśnie, cześć Mateusz, witam wszystkich, ekipę, która tam gdzieś z tyłu jest, którą zaraz zobaczycie. Jak to było, Mateusz? Kto do mnie napisał na Facebooku? Napisałem do Ciebie osobiście, zaraz po obejrzeniu Twojego filmiku na temat oklejania smoczycy. Stwierdziłem, że to będzie bardzo fajny temat i możemy szybko zacząć działać i właśnie tutaj jesteśmy. Przede wszystkim nie przedstawiliśmy firmy, bo Mateusz z firmy? Firma Wrapster z Wrocławia. Obgadywaliśmy na początku, żeby nie mylić z Kickster. Pozdrawiamy. Tak. Sebusia pozdrawiamy. Sebuś będzie na otwarciu, motodradca będzie na otwarciu. Już niedługo otwarcie, ale o tym nie będziemy mówić. Słuchaj, plan jest taki, że po pierwsze wyklejamy, zmieniamy kolor na ten, który widzieli wszyscy na początku. Tak jest. Ale dodatkowo to nie jest zwykła usługa, dlatego że to jest z wyklejeniem wnęk jeszcze. Tak, to jest poszerzona usługa. Wyklejamy całe auto razem z wnękami, więc troszkę więcej demontaży nas czeka, ale wszystko przebiegnie w porządku. Tak, Mateusz przyjechał z czteroosobową, łącznie Was jest cztery osoby, do tego nas jest tutaj trójca, więc myślę, że damy sobie radę. Ile dni myślisz? Trzy dni? Myślę, że trzy dni damy radę. Właśnie, więc będziemy podejmować wyzwanie, Wy będziecie widzieli ten proces na ekranie. Co warto powiedzieć w takiej sytuacji? Ile kosztuje wyklejanie? No bo teraz tak, pierwszy czynnik to jest materiał. Drugi tak czynnik, praca ludzka. I teraz, tak aby jest. Praca ludzka została wykonana w sposób prawidłowy, bo umówmy się, że są też osoby, które wyklejają samochody, a na przykład nie mają o tym bladego pojęcia i na przykład na biały perłowy i nagle w samochód wyjeżdża odebrany i klientowi się mieni w każdy inny odcień, bo położyli folii nie w tą stronę, tak? No tak, no jest wiele folii, które są foliami kierunkowymi, więc należy cały bok kłaść w jednym kierunku, a potem takie kwiatki wychodzą, jeżeli się tego nie pilnuje. Właśnie, powiedz mi, my dzisiaj pracujemy na, z tego co kojarzę, na 3M. Tak, smoczyce będziemy klejeli folią 3M z serii 1080. Jest to folia do zmiany koloru auta przeznaczona. Do tego bardzo fajny kolor, taki jak już dobraliśmy, G217. Tak jak już widzieliście. Długi bój było ten kolor też na Facebooku, na no, Messengerze. Chyba z trzy kolory, tak? Między trzema kolorami się zastanawialiśmy. Tak, pani Miłosinkowa też i pół ekipy też i każdy nie wiedział jak, ale w końcu stanęło na metaliku. Skąd moja taka decyzja? To już Wam powiedziałem wcześniej. Chcę zachowywać oryginał samochodu, a w związku z tym folia, którą można tak naprawdę zedrzeć w przyszłości? Raczej zdemontować. No zdemontować, w sensie zedrzeć. Tak, można ją zdemontować bezinwazyjnie, czyli bez demontażu lakieru przy okazji. I folie 3M charakteryzują się tym, że schodzą razem z klejem, więc nie mamy podwójnej roboty. Także folia schodzi łącznie z klejem i zostaje czysty lakier. A w przypadku łysego mówimy o tym, że i wilk syty, i owca cała, bo z całym szacuneczkiem, ale mi się nie do końca podobała ta butelka. Wziąłem auto ze względu na stan i model. Więc jeżeli mogłem, to chciałem, żeby była zmiana. No i Mateusz tutaj z ekipą udowodni, że tą zmianę da się dokonać w parę dni. Słuchaj, to co, zaczniemy omawianie. A, bo nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy. Szyby też przyciemniamy. Tak. Szyby tak. Będziemy przyciemniali folią 35% przepuszczalności światła do około. Mhm. To tak, zgodnie z prawem. No, sami wiecie, że tak na bakier, ale dobra, auto będzie jeździć na lawecie na wystawy, nie? I powiedz mi teraz tak. Prace, jeżeli chodzi o przygotowanie lakieru, bo od tego zaczniemy dzisiaj omawianie, bo tutaj wiesz, przebijamy sobie jeszcze z tego, co się dzisiaj dzieje. Przygotowanie lakieru to jest chyba podstawa w ogóle do jakiejkolwiek pracy z folią, prawda? No to jest tak jak z każdą pracą. Im lepsze przygotowanie, tym lepszy efekt końcowy. Z nowymi autami nie ma aż tyle pracy, natomiast tak jak tutaj mamy auto już kilkudziesięcioletnie, tej pracy jest troszkę więcej, trzeba porobić zaprawki. Jeżeli są jakieś ogniska rdzy, trzeba je usunąć, zabezpieczyć, bo folia nie służy do przykrywania niedoskonałości, tak jak niektórzy myślą. Jeżeli zakryjemy rdzę folią, ta rdza dalej tam będzie pracowała, także to też nie jest wyjście. Dlatego no, sporo przygotowań i potem montaż folii. Praca już wraca, cała ekipa fruwa, my też się rzucamy do pracy, a widzimy się
w następnej scenie, gdzie już Mateusz tutaj zrobi Wam szybki learning. Umówmy się, chłopaki nie są z pierwszej łapanki, sporo projektów zrobili, co zawsze można zobaczyć gdzieś tam na ich fanpage'u i to też będziecie mieli podlinkowane na końcu, więc przejdźmy do pracy, bo jest długa. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli przygotowanie karoserii, podoklejenie auta folią. Składa się ono z kilku elementów. Przede wszystkim trzeba auto oczyścić na myjnie na przykład. Następnie cały lakier trzeba wyglinkować i odtłuścić. Dopiero po tych czynnościach możemy montować folię na lakier. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda cały proces aplikacji folii. Niestety nie jest to takie łatwe, jak się niektórym może wydawać, ale zacznijmy od początku, czyli od narzędzi, którymi będziemy pracować. Głównym narzędziem, którym będziemy pracować, to jest rakla. Służy ona do wyciskania powietrza spod folii, dzięki czemu folia się klei do lakieru. Rakle są różnej grubości i twardości. Miękkie, średnie, twarde. W zależności od sytuacji, w której jesteśmy. Drugim ważnym narzędziem jest nożyk do docinania folii. Jest to bardzo precyzyjny nożyk, którego ostrze jest ścięte pod kątem 30 stopni. Do tego mamy safeboxa do łamania ostrzy, tak żebyśmy wszystkie mieli w jednym miejscu. Jeżeli docinamy folię na lakierze, używamy do tego tasiem tnących, knifeless. Dzięki nim nie przetniemy lakieru nożykiem. Kolejnym bardzo ważnym narzędziem jest opalarka, czyli narzędzie, które pomaga nam uplastycznić folię, dzięki czemu możemy ją układać na obłych krawędziach i obłych elementach. To były niezbędne narzędzia, których używamy do aplikacji folii. Natomiast narzędziami, które nam pomagają w niektórych sytuacjach, na pewno są magnesy, dzięki którym możemy przyczepić folię do lakieru. Taśma maskująca, której używamy do zabezpieczenia oklejanego elementu. Rękawiczka. Rękawiczki używamy zamiast rakli w ciężkich przetłoczeniach, w głębokich przetłoczeniach. Dodatkowo małe elementy jak mini rakla do ciasnych szczelin. Bardzo małym narzędziem, którego często używamy, jest penseta, a używamy jej w sytuacjach takich, jak widzicie tutaj. Bardzo ważnym narzędziem jest pirometr. Służy on do mierzenia temperatury na lakierze. W momencie, kiedy utrwalamy folię, musimy ją wygrzać do temperatury od 90 do 110 stopni, żeby się nie cofnęła z przetłoczeń. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy jeszcze kilka narzędzi do przygotowania lakieru. Glinka usuwa wszystkie zanieczyszczenia z lakieru. Surface cleaner służy do odtłuszczania całej powierzchni, żeby folia nam się kleiła do lakieru. I na przykład krążek, który używamy do demontażu pianki po emblematach.
Co, Michał, jak Ci się podoba efekt pracy? Słuchaj, no ja jestem mega, tak, nie chciałem tu wchodzić, mega zaskoczony pozytywnie, no bo to, co najważniejsze, to jest efekt, który pokażemy na samym końcu, czyli w słońcu, bo ta folia po prostu robi rozpierdziel. Etap składania, tego nie powiedzieliśmy. Warto, tak jak zawsze mówię, zakupić się w spinki, spineczki, wszelkiego rodzaju ozdobniki. Pokaż do kamery. Na przykład tutaj w klamkach popękane były wszystkie gumki, gumeczki, więc warto to było pokupować. Teraz każdy się zapyta, gdzie to dostać. No to jest temat, który rozmawialiśmy, nie? Że BMW, Mercedes mają w swojej ofercie części, dużo, tak, części do takich starych samochodów. No i tutaj szacunek dla chłopaków z Bavaria Motors, bo no dowieźli wszystko w ciągu jednego dnia. Stanęli na wysokości, tak, zadania. Chłopaki dyktowali, co gdzie trzeba kupić, ja tylko dzwoniłem, drudzy spisywali, przyjechali, dostawa do domu, ciepło jeszcze było. Faktycznie w skali ilości tego, tych wszystkich spinek, spineczek, listew, listeweczek, bo jeszcze dużo listew doszło i wszystkiego, no to był wydatek kilkuset złotych. No, tak grubo kilkaset złotych. No tak, ale sam wiesz teraz przy składaniu, ile to oszczędziło zgrzytów i nieporozumień. No i efekt końcowy jest taki, jaki był zamierzony. Dokładnie. Słuchajcie, no auto już się kończy, a my przejdziemy do podsumowania, więc tak, podsumujmy parę rzeczy, ale nie tutaj. Na pewno Was interesuje, jak Smoczyca wyglądała przed. A tak prezentuje się Smoczyca po. Warto w tym momencie powiedzieć, że chyba w kość dostałeś trochę, co? No, praktycznie w dwa dni okleiliśmy całe auto razem z wnękami. Powiedz mi, bo chciałbym wiedzieć, co najbardziej się zdenerwowało w tej pracy? Co mnie zdenerwowało? Albo co się zmęczyło najbardziej tutaj? No, najbardziej czasochłonne były wnęki, to muszę przyznać. Nie ukrywam, że pracowaliśmy do późnych godzin nocnych, żeby to się wyrobić, ale... Ciężko jest tak pracować, potem melanż pracować. Powiedziałem to na głos. No trudno, takie są tutaj gościny na okolicznych Kaszubach. Powiem Ci tak, naprawdę mega robotę. Folia 3M, a tutaj no, wzór metalik, no to jest coś... Tak w ogóle w kameleon to trochę wpada, nie? Tak, no i myślę, że ciężko będzie zobaczyć, czy to jest folia, czy lakier. No, na żywo bardzo ciężko. Warto powiedzieć, że przy takich pracach trzeba podziękować takim ludziom, jak są zapaleńcy, na przykład Bavaria Motors, to co powiedziałem wcześniej, że udało się naprawdę zorganizować to wszystko, no bo uwierzcie mi, że nie byłoby tego efektu, gdyby tak, nie masa pracy ludzi Twoich, pomoc moich, pomoc nasza, skupienie we wszystkim, trochę krzyku, trochę łez, trochę ktoś się przyciął palec albo coś zrobił, ale przede wszystkim spinki, spineczki, listewki, listeweczki, te małe detale, które powodują to, że całość... Efekt końcowy jest wow. Chociażby znaczki BMW, bo nie wszystko jesteście w stanie dzisiaj kupić w zamienniku, a takich rzeczy to raczej nie kupicie w zamienniku. No zamienniki są, aczkolwiek ich żywotność jest bardzo krótka. Warto powiedzieć, że Mateo ma już kanał na YouTubie i macie link w opisie, bo teraz każdy powie, że nie za bardzo się nauczyliśmy kleić. No dobrze, no to Ty w odpowiedzi masz na to swój, tak, pomysł. Planujemy po kolei na YouTubie kręcić kolejne filmiki, jak oklejać różne części karoserii, krok po kroku. Mam pomysł. Ja mam jak zacząć vloga, mam jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, jak zacząć a ty przygodę z folią samochodową, nie? I tak będzie fajnie, więc jeżeli ktoś chce się nauczyć, a to jest naprawdę fajna sztuka i warto poświęcić sobie troszeczkę czasu i nie być zazdrosnym, że ktoś pokazuje, jak to się robi, to wbijajcie do niego na kanał, zostawcie łapę chłopakom na fanpage'owym Facebooku, bo naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i przede wszystkim jak chcecie mieć kontakt, też dojeżdżacie do klienta, może nie na koniec Polski,
chyba że trzeba. Chyba, że to okolice Gdańska. To dojedziemy wtedy, tak. Instagrama też macie, wszystkie linki macie w opisie. Warto powiedzieć, że w momencie, kiedy tu siedzimy i rozmawiamy, utworzyłem wydarzenie, wiesz jakie? Otwarcie M4K Garage. Właśnie, tak więc link w opisie macie, co będzie na tym wydarzeniu. No na pewno będę ja, na pewno będzie Robert z TuneUpu, na pewno będzie cała ekipa M4K i uwaga, goście specjalni, Sebastian Sebuś Sebiński, zwany Kicksterem oraz Waldemar Florkowski, zwany motodoradcą, czyli wreszcie cała trójca z YouTube'a będzie na żywo, a tak naprawdę czwórca, bo przecież Robert to też autoholik, więc cała czwórka będzie, można wpaść, zbić pionę, zobaczyć jak całość wygląda, bo tuż naprawdę siedzimy na kolejnym podnośniku, wczoraj się zamontował jeden, więc ja daję radę z tym wszystkim. Będzie przytup, będą nasze samochody, nasze Corsy, Kickstera, Złompel, jedno BMW, ładne, może drugie mi się uda, może któreś odpali do tej pory. Patrząc na te silniki, głowice niewysłane, może niekoniecznie. Słuchajcie, dziękuję Wam ślicznie. My się żegnamy z Wami. Wytrwali widzowie chcą na pewno zobaczyć wyniki konkursu, który był w zeszłą niedzielę. Więc Tobie dziękuję. Naprawdę zajebisty kawał dobrej roboty, żeście zrobili z całą ekipą. A właśnie, zaprosiłbym jeszcze całą ekipę. Słuchajcie, żeby nie było, nigdy nie widać całej ekipy za kamerą. Proszę bardzo, to cała Siemka. Ekipa. Słuchajcie, chcecie kogoś pozdrowić, czy po prostu wreszcie skończyć pracę i jechać do domu? Wiesz co, do domu. Do domu, tak, okej. Okay. Panie operator, mamy robotę. Chodź pan, chodź pan, chodź pan, chodź pan. Będziemy losowanie robić, chodź. Tak, dobra. To dziękuję chłopaki, trzymajcie się. Tak więc komisyjnie kopiujemy link z filmu konkursowego. I rozpoczynamy ładowanie komentarzy, a będzie kupa śmiechu. Prawie 13 tysięcy unikatowych komentarzy. Tak więc szanowna komisja bierze i wybiera. Randomly picker winner. I Maciej Trybus, który mam nadzieję, że jest subskrybentem, bo jeden konkurs będzie trzeba powtórzyć. Tak więc proszę zgłosić się na podany adres ze screenem ze swojego konta, że wklejony był komentarz i cieszyć się otrzymaną nagrodą. Słuchajcie, na pewno Was interesuje, słuchajcie, było w poprzedniej scenie, więc nie zacznę od słuchajcie. Co otworzę? Wydarzenie. A jakie? Ciekawe. Żeby nie było, bo nigdy nie widać, mówi się czterech, to jest cała ekipa tutaj, która przyjechała z Wrocławia. Chcecie kogoś pozdrowić? Jeszcze raz. A może, jeszcze może raz, przywitamy się. Siema. Jeszcze raz, bo ze szmatką siedziałem. Dobra.